Wystawa Bunt Materii poświęcona jest 15 edycjom Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi. Obecnie najstarszej, najbardziej prestiżowej, największej imprezy tego typu na świecie. Na forum Międzynarodowego Triennale tak naprawdę można zaobserwować wszystkie zmiany i przekształcenia, jakim tkanina artystyczna ulegała przez ten cały długi okres czasu. Wystawa w głównej mierze opiera się na pracach, które znajdują się w kolekcji naszego muzeum i obrazuje tkaninę współczesną jako jeden z nurtów sztuki współczesnej. Ukazane są różnorodne tak naprawdę formy myślenia o tkaninie, podejścia do materii, tak jak już wspomniałam, ale także z różnych kręgów kulturowych, ponieważ mamy dwie prace artystów japońskich, Masakazu Kobayashi i Naomi Kobayashi, którzy mocno osadzeni są właśnie w kulturze Dalekiego Wschodu. Pokazana jest też praca Francis Grego, artystki z Kanady, nawiązującej do archetypicznych symboli, do totemów i także współczesnej cywilizacji. Są też prace, które opierały swoje inspiracje w fotografii. Są również prace, które ukazują silny związek tkaniny artystycznej z naturą. To, co nam dzisiaj wydaje się tak oczywiste, czyli ta współczesna forma i różnorodność przekazu, nie była taka oczywista jeszcze w latach 60. XX wieku. I warto pamiętać, że dzięki polskim artystom, którzy mieli okazję zaprezentować swoje dzieła w 62 roku na Biennale Tkaniny w Lozannie, tak naprawdę rozpoczął się ten cały proces autonomii tkaniny i wkraczania właśnie w przestrzenie prezentujące sztukę współczesną. To wszystko stało się ze sprawą Krystyny Kondratiuk, która dzięki naprawdę swojej silnej woli i sprawiła, że polscy artyści mogli zostać rzeczywiście zaprezentowani na Międzynarodowym Biennale i zrewolucjonizowali podejście do tkaniny artystycznej.